Patrzcie, nastąpi teraz wymiana czworonożnych stworzeń. Kolejny update. Opel dalej rdzewieje. Nie, no bo on mógłby te... No, robiłem i to tak ma wiesz, rdzewieć, nie? Pomalować, to kurwa... Ale to jest taki styl. No. Tak, moi mili, czerwone Ducato, czy tam jumper, nie zdążył jeszcze dobrze wyjechać. Już mamy białe Ducato. Z podobnymi przypadłościami, czyli... dziury w podłużnicach. Także co, tradycyjnie, wiem, to jakbyście mieli déjà vu, ale niestety trzeba to zrobić. Odkręcam koło, ściągam MacPersona i oglądamy tutaj następne cudowne, zardzewiałe Ducato. Mili, spróbujemy teraz odkręcić te nasze śruby. Zobaczymy, czy nasz mały kluczyk sobie poradzi. O! Nie, te są za bardzo dopierdzielone. Dolna. Dobra, nie ma co go mordować. Trzeba jakoś ręcznie. No i dobra, spróbujemy na przydłużce trochę skakać. Powinno się udać. Powinno się udać. No. Nie dziwota, że to nie chciało iść. O kurwa. Ręką nie pójdzie, trzeba nogą sobie poradzić. O kur. O ho, 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 panie. A może pójdzie? Milimetr poszło. No wleź tam. Jeszcze nie. Czekajcie chwilkę. To właśnie najgorszy moment, te cztery śruby odkręcić. Spróbujemy kluczykiem, moment. No, popuściłem troszeczkę rureczką. Teraz powinno pójść. No elegancko. Zawsze trochę czasu się oszczędzi. No, jeszcze tylko dwie i trzy na górze i nasz MacPersonix jest już ściągnięty. No i co tu dużo mówić? Zeżerte! Pierwsze co? Tradycyjnie wycinamy to wszystko i trzeba będzie dorobić tą nieszczęsną, słynną już śrubkę, nazwijmy to. Także jest trochę zabawy, szlifiera w dłoń i od nowa zabawa. Już oglądaliście to chyba 101 raz. Mam nadzieję, że to się wam nie znudzi. Tak, moi mili, nie pokazałem wam tego w ostatnim odcinku, bo zapomniałem. A teraz wam pokażę tutaj. O, drabiam już właśnie sobie blachy dwójki, podstawę naszej ramy. Tutaj wiadomo, blachę dwójkę i z blachą dwójką z oryginalnej ramy to dość ciężko się dogina. Także mam tutaj takie dwa ściski. Tak zwany ścisk typu C. To jest akurat Yato. Nie były jakieś strasznie drogie, ale są fajne, wiecie, stalowe, dobrze dociskają. Mają niby 4 tony uścisku, według Yato oczywiście. No ale dobrze się tutaj sprawdzają. Teraz to ładnie, wiecie, wszystko docisnę, jest dociśnięte. Na dole. O, bardzo ważne, żeby... Widzimy tutaj... No, to musi być tak, wiecie, w miarę tutaj równiutko. I teraz sobie tylko mazaczkiem od dołu odznaczę i będziemy mieli tutaj już odznaczony tam, gdzie jest otwór. Tu wiercimy otwór i od razu od góry dospawamy takie, wiecie, wzmocnienie i do tego dospawamy nakrętkę na kluczyk 24. Nie wiem, czy
Nie wykorzystałem właśnie ostatniej nakrętki, takiej na kluczyk 24 i nie będę musiał specjalnie jechać do sklepu kupić tylko jedne nakrętki, no ale zaraz zobaczymy. No i tak, tu już mamy zrobione, pospawane od środka, no bo wiadomo, od wewnątrz nie da rady, bo tam jest silnik, pomalowane master bondem, niech to sobie teraz ładnie przeschnie, a ja zaraz tutaj dorobię dwie takie blachy, jedną, no i tu drugą, nie, żeby te dwie tutaj płaskie blachy połączyć, także ja się biorę. No i tak, moi mili, gotowe. Widzicie, tutaj zrobiłem inaczej niż w ostatnim odcinku. Akurat tak mi się spodobało i zrobiłem spawy otworowe na dole. No bo tak jakoś wyszło. To oczywiście połączyliśmy te dwie, wiecie, te dwie blachy z blachy od MacPersona i blacha z ramy. Zrobiliśmy taki łącznik. Dobrze, jest wszystko ładnie pospawane. Także to jest już mocne. Teraz tak, przechodzimy do tego już powiedzmy ostatniego etapu. Tutaj jest taka śrubka, którą już znacie, bo to 100 razy wam pokazywałem. Śrubkę obciąłem szlifierką i tak ładnie, o, proszę bardzo, jak się trzyma. Bardzo ładnie się wszystko trzyma. No, urwij, żeś się dziadu. Patrzcie, jeszcze się trzyma. O, no i widzimy, tak to wygląda, kawałek zdrowej blachy. Teraz tu trzeba będzie odbudować z blachy trójki, wiecie, taką podstaweczkę zrobimy, przyspawamy od razu od góry nakrętkę. Wstępnie mamy tutaj pomalowane te nasze spawanie epoksydem. Tutaj dorobiłem taką blaszkę. Tu jest dość ciężko, bo tutaj bardzo ciężko się spawa, ale na szczęście tu była taka szczelinka, to żeśmy tędy pospawali tutaj od tej strony, bo tu od spodu też można złapać w paru miejscach, ale tam jest bardzo ciężki dostęp uchwytem. Oczywiście zrobiliśmy nową podstawę, blacha trójka, przyspawana nakrętka, także elegancko tu się wszystko trzyma. No i teraz zrobimy sobie tutaj obudowę tego. Oczywiście środek pomalowany też epoksydem. Teraz mamy już to wszystko pospawane, pomalowane epoksydem z dwóch stron. Także teraz przygotuję nasz zestaw czarnideł i to wszystko zakonserwujemy od środka i od zewnątrz. Strona kierowcy była dla mnie bardzo łaskawa. Tutaj, o, było coś takiego. Jak to było? Tak? Nie. O, coś takiego było, o. Tak było. Czekajcie, bo na magnesie. No, otrzyma się na magnesie. Takie coś było, tu ktoś widzę. Przyspawiał jakieś kawałek blaszki. Ale tutaj tak musiałem dorobić. Musiałem dorobić rant. I od razu mamy z blachy dwójkę coś takiego. To ładnie tutaj przyspawamy. Przyspawam to i zostanie mi jeszcze tam na dole jedną blaszkę spawać i będzie finito. Czekajcie. No i porobione wszystko, pomontowane nad kola. One są takie troszeczkę dłuższe, to będą też działały, ale takie chlapacze, o ile tutaj nie popękają. Także to mamy porobione. Jedyne, co mi zostało zrobić, to zamontować siedzenia, bo tutaj właściciel dał do obicia nowe siedzenia, jak już tak kompleksowo robi. Widać coś? Widać. Nie chce mi się palić światła. Nowe siedzenia. Zaraz to zamontuję i koniec naszego dukaciaka. Siedzenia były robione u taficera, któremu 6 lat temu robiłem dukatu. To był chyba jeden z pierwszych filmików, jaki wrzuciłem. Takie slajdy. Tak, dla ciekawostki. No, dobra, ja to montuję. I Ducato robi wypad. W sumie wypad. Będę musiał zawieźć to klientowi. No ale jest na zimówkach, także można sobie pojeździć. Trzymajcie się, moi mili. Do następnego razu. No i dobra, moi mili. Jedziemy zawieźć Ducato właścicielowi. Tu mieszka parę wiosek dalej, także nie problem. Bardzo ważna rzecz. Zapomniałem tutaj w tym samochodzie przed rozpoczęciem robót sprawdzić, czy się jakieś kontrolki nie świecą. Teraz patrzę, świeci się od hamulca, od ABS-u. A to chyba od poślizgu, nie wiem, co to jest SP. I wiecie, tu robiłem przy hamulcach jakieś przewody, mogłem coś niechcący boszem chlasnąć. Już tak zacząłem patrzeć, przewody, wiecie, panika. Ale na szczęście dzwoniłem od właściciela, mówi, że to wszystko się świeciło. Także bardzo ważna rzecz. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzajcie kontrolki. Znaczy, w górach sobie robicie za antenę, ale wiecie, robicie komuś, to trzeba patrzeć, jakie, czy te kontrolki się nie świecą, bo tym mogą być nieprzyjemności.
że coś by się działało, a teraz się świeci, wiecie. Dlatego lepiej trzeba wszystko sprawdzać. Dobra, ja tu wyjadę z bramy, bo tu mam taki wyjazd nie za bardzo, bo muszę, jest zasłonięty żywopłotem i muszę tak się, wiecie, wynurzać delikatnie. Dobrze, moi micie, wy się trzymajcie. Jest trochę roboty, śniegu nawaliło wszędzie. Tam kaczka do oddania czeka, dukato do oddania. Tam jeszcze stoi, jest, dobra, trzymajcie się, moi mili. Trzymajcie się. A moi mili, musiałem jeszcze trochę wrócić na warsztat, bo tutaj widzimy osłonę, muszę troszeczkę wyszlifować, wyciąć kawałek tutaj tego plastiku, bo to dobrze wyglądało na, wiecie, na podniesionym buzie, jak opuściłem to troszeczkę tutaj haczy, no i tłucze strasznie, tak. Takie wrażenie jest, jakby miało się zaraz coś rozpaść, także wszystko musi być zrobione. Dobrze, muszę kawałek po prostu tego plastiku wyciąć.